Gość Radia Lublin. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marian Król, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od roku Polska zmaga się z pandemią. Wiele firm i branż mocno ucierpiało w wyniku ataku koronawirusa. A jaka jest sytuacja pracowników, panie przewodniczący? Wiele osób zostało zmuszonych do pracy w domu. Dla wielu też pandemia oznaczała, czy oznacza nawet wciąż obniżenie pensji, przejście na postojowe. No a przecież Solidarność stoi na straży praw pracowniczych. No, sytuacja oczywiście dziś jest bardziej czytelna niż była w tym ubiegłym roku, niż była rok temu. Dziś jest bardziej czytelna i może troszkę więcej rozwagi było w wygaszaniu pracy, chociaż w opinii i mojej i wielu innych, że zbyt daleko idąco jednak rząd poszedł, że tak powiem, wygaszaniem części pracy, bo bez pracy no nie ma życia, tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Czyli został popełniony jednak błąd, jeśli chodzi o no te obostrzenia, które spowodowały, że część firm, część całych właściwie branż została zmuszona do zamknięcia? No do zamknięcia, no mówię, to są, niektóre są niezrozumiałe były decyzje, choćby w galeriach, zamiast doprowadzać do tego, żeby ludzie koncentrowali się jak najbardziej rozproszony sposób. Teraz widać, że z tym tam nie ma problemu w sklepach i tak dalej. Po co tym ludziom było odbierać ich możliwości zarobkowania i gospodarowania na życie. To mówię, niezrozumiałe. Szereg obszarów było i jest ciągle niezrozumiałych, dlaczego są wygaszone. Ale no niemniej jednak sama część przemysłowa funkcjonuje dobrze jak na warunki pandemii. Natomiast ta druga część gospodarki usługowej no ma te problemy i tutaj nie ma do końca dobrych rozwiązań, chociaż żyjemy w takim czasie, kiedy tych środków pomocowych no trochę jest. No, choćby świadczy o tym fakt, że i pracodawcy poszli po inicjatywę, żeby nie pozbywać się pracowników i starają się przetrzymywać, czekają na ten lepszy czas i w związku z tym rząd może ogłosić, że przyrost bezrobocia jest jeden z najmniejszych w Unii Europejskiej, w całej Europie. No właśnie, bo ogłosił to premier Morawiecki, no bo z jednej strony właśnie słyszymy o tym, że firmy upadają przez pandemię, że nie mają na pensję dla pracowników, że muszą zwalniać. No a z drugiej strony premier Morawiecki mówi, że mamy najniższe bezrobocie w Unii, znaczy powołuje się oczywiście tutaj na dane Eurostatu, z których wynika, że w styczniu w Polsce to bezrobocie wynosiło 3,1%. Czechy na drugim miejscu, a na drugim biegunie, że tak powiem, to Hiszpania 16% bezrobocie. Ale my mamy inne parametry w kraju mierzenia i to bezrobocie jest dwukrotnie wyższe niż które podaje Eurostat. Oni tam inne metody pomiaru mają. U nas bezrobocie jest powyżej 6% faktyczne ale mówimy o bezrobociu rejestrowanym, bo jeszcze mamy tak zwane bezrobocie ukryte i tym, którzy no po prostu z różnych powodów się nie rejestrują, bo nic im to nie daje, bo nie mają, nie szukają jakichś takich. To niezależnie od tego, jak jest ono mierzone, no to też właściwie jak patrzeć na tą sytuację. No właśnie, no bo jest... To jest stosunkowo niskie, no bo jest jednak mimo wszystko... To nie są to jakieś rewelacyjne wielkie pieniądze, ale urzędy pracy mają na pieniądze na staże, a staż to dziś nie kojarzy się tylko z tym, który ukończył wczoraj jakąś szkołę, tylko i dla tych, którzy są po 50 roku życia też to jakby staż taki wprowadzający ponownie w rynek pracy. To są prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia do biur, tworzenia nowych miejsc pracy, jeżeli ktoś wykaże,
na podjęcie działalności gospodarczej. Są również jakieś bony, które są na zasilenie tych, są dofinansowania wynagrodzeń tych skierowanych bezrobotnych, których tam ukończyły już 50. rok życia. To urzędy pracy, szkolenia, to urzędy pracy mają na to pieniądze, jak również są pieniądze, które wynikają już z tarczy tej antykryzysowej, gdzie też są no, refundacje, jeżeli pracodawca wykaże, że ma spadek minimum 20% w stosunku do poprzedniego okresu. To również. No, ale czy nie ma, panie przewodniczący, takiego zagrożenia, że w jakimś momencie te tarcze się skończą, no i wtedy będziemy mieć. Znaczy się, my mamy inny dziś problem, zresztą na tym wózku jedzie cała Europa, cała Unia, co najmniej europejska, na szereg części tych pomocowych różnego rodzaju socjalnych, państwa w budżecie nie mają naznaczonych pieniędzy, czyli nie mają pokrycia. To są pieniądze drukowane bądź pożyczane w jakiejś innej formie. To nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy większości państw. Ja śledzę, jako jestem ekonomista z wykształcenia i tak ktoś się uczciwie się wczytać w budżet, to na szereg świadczeń, tych, które są tak zwane społeczne, tego pokrycia jest ciężko się dopatrzeć. W takim razie podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy? No nie, będziemy solidarnie w czasie wszyscy w postaci różnego rodzaju danin, kosztach paliwa, gazu, czegoś tam jeszcze po prostu w przyszłości spłacać. No. To jeszcze jeden wątek, panie przewodniczący, no bo przy okazji oczywiście pandemii wielokrotnie wysuwano te propozycje, by chcąc ratować niektóre branże, przywrócić handel w niedzielę. Tłumaczono, no właśnie, że wspomniane już te galerie handlowe zamknięte spowodowały, że wiele firm bankrutowało lub za chwilę zbankrutuje. Nie ma pan takiego poczucia, czy nie ma zagrożenia, że rząd w jakimś momencie, patrząc na sytuację na rynku pracy, ale patrząc także na sytuację budżetową, ulegnie tym naciskom? Ja myślę, że najgorsze rzeczy byłoby, gdyby uruchomiono handel w niedzielę. Pieniądza w obiegu jest określona wartość i liczba. I czy ich wydamy w niedzielę, czy w poniedziałek, czy w piątek, nie wydamy tego, co w gospodarstwie domowym nie mamy. Wydajemy tylko tyle, tylko jako te gospodarstwa domowe i nie potrzeba jest, żeby wydawać ich jeszcze akurat w niedzielę. W niedzielę człowiek powinien się zająć czymś innym, rozważaniem nad swoim życiem, innym nad rodziną, zaopiekować się najbliższymi, poświęcić czas na jakieś inne wartości, niezależnie od tego, kto co wyznaje, w co wierzy, ale powinien się czemuś takiemu wyższemu poświęcić niż bieganiu po sklepach. Panie przewodniczący, to na koniec tej części naszej rozmowy zapytam o 13 i 14. Tak naprawdę emeryturę prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę właśnie w sprawie 14 emerytury. Co na to Solidarność? To znaczy ja uważam, że jest to, bo ta 13 i 14 emerytura jest tak naprawdę skierowana do tych emerytów o najniższych uposażeniach, bo jak się przekroczy pewną wartość, to ten udział się w pewnym kończy na pewnym poziomie, więc jest to skierowane do ludzi o najniższych. No ale sytuacja jest taka w Polsce, że to jest ponad 9 milionów osób, z czego w pełnej wysokości dostanie prawie 8 milionów to świadczenie. No bo dziś nasze emerytury są bardzo niskie. Jeżeli ta średnia emerytura jest 2400, to tych takich poniżej 2000 jest bardzo dużo. Także to trafią pieniądze generalnie do tych, którzy dziś jeszcze jak rosną i będą rosły ceny, te, które są związane z takim bezpośrednim utrzymaniem, związane z energią. A widzimy zresztą na rynku wszystko dziś, jak się pójdzie do sklepu, ten podstawowy artykuł, jaki jest jakieś warzywo, jeszcze niedawno kosztowało 8 zł, dzisiaj kosztuje 15. Więc
Marian Król. Więc tutaj musi rząd zareagować choćby na to, żeby ci ludzie z głodu nie umarli. Marian Król, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność regionu środkowo-wschodniego, jest gościem Radia Lublin. Ja na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Marian Król, przewodniczący Lubelskiej Solidarności, jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy. No w tej części naszej rozmowy skupimy się na tych świadczeniach emerytalnych. 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu i na zasadach podobnych jak 13. emerytura. Ona trafi do wszystkich tych, którzy otrzymują świadczenie nieprzekraczające kwoty 2900 zł brutto. No i myślę, że co ważne, to świadczenie i tutaj ten będzie mechanizm zastosowany złotówka za złotówkę, czyli świadczenie będzie zmniejszone w momencie, kiedy ta kwota zostanie przekroczona ponad 2900 zł. Dobrze? Tak, to ma być i słusznie, bo to są pieniądze, które powinny być skierowane do tych, którzy najmniejsze otrzymują świadczenia i po to, żeby ludzie w dobie XXI wieku mogli w jakiś sposób przeżyć, no to dobrze, że rząd reaguje na to, no bo wzrost kosztów utrzymania jest ogromny. I teraz sobie wyobraźmy, że ktoś ma emeryturę minimalną 1000 zł tam z jakimiś groszami, jest jedna osoba, a opłaty przekraczą te 1000 zł, te, które człowiek musi opłacić, jakieś czynsz, woda, inne podstawowe środki, z czego ma żyć, więc to i tak są te dochody, które ci najubożsi mają, a szczególnie emeryci jeszcze, gdy musi wykupić lekarstwa i inne, to mówię, to dobrze, że rząd zareagował na do tego środowiska, również skierował swój ukłon i że ta pomoc do tych, co są zawsze w najtrudniejszej sytuacji. Jakoś Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to realizacja obietnicy. Opozycja z kolei kontrargumentuje, że oczywiście to dobrze, ale potrzebne są systemowe rozwiązania emerytalne. No, to znaczy się, jeżeli wejdzie na trwałe, na stałe te rozwiązanie, jakby weszło na stałe, że nie jest to tylko co roku uchwalane, no to będzie to systemowe. No, systemowe będą co roku ci o najniższych w określonym czasie, jak się wyznaczy, że jedni dostaną na początku jedną część pieniędzy, drugą pod koniec roku, to będzie to systemowe rozwiązanie. No, to a propos to systemowych rozwiązań, panie przewodniczący, co z waszym postulatem? Właściwie no w ostatnich latach takim sztandarowym, jeszcze niezrealizowanym, dotyczącym emerytury stażowej. No, ostatnio to jakoś ucichło. No jest to nasz sztandarowy ostatnio postulat niezrealizowany i który będziemy starali się zrealizować. Nie ma obecnie... Do nas docierają przynajmniej takie sygnały, że nie ma woli politycznej obecnego rządu, żeby... Może za daleko do wyborów. Ale mamy podpisaną umowę z panem prezydentem i pan prezydent podejmie inicjatywę, będzie chciał wywiązać się z tej umowy i podejmie inicjatywę i podejmie działania polityczne, żeby to weszło w życie, bo to jest logiczne, że wielu dziś ludzi, tych, którzy wchodzili po 90 roku na rynek pracy, nigdy 40 lat nie wypracują, bo tych przerw pracy w określonym czasie było tak dużo, że 40 lat pracy będzie ciężko znaleźć, jak będzie miał 70 lat życia i więcej. To będzie mu ciężko znaleźć 40 lat, więc jest to logiczne, żeby po 40 latach pracy, bo żeby to tylko nie był przymus, tylko chodzi o to, żeby człowiek miał wybór. Nie ma zdrowia, nie ma pracy, mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego, a nie rejestrować się jako bezrobotny, bo ktoś 60-paroletniego często człowieka zatrudni, prawda? Do czego? To prawda, emerytury to oczywiście jedno. Pojawiły się też informacje o tym, że rząd zamierza podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy. To z kolei też nawiązuje do... Mam nadzieję,
mam nadzieję, że to się zrealizuje, jeśli to jest też jeden z tych naszych kolejnych. No właśnie, bo Solidarność od lat postuluje takie urealnienie, to znaczy, bo nie było wskazanej konkretnej kwoty, ale urealnienie tej wysokości kwoty wolnej. To znaczy, zawsze żeśmy argumentowali, że minimum, płaca minimalna powinna być wolną kwotą od podatku. To był postulat w tym obrębie konstruowany. Zawsze domagaliśmy się minimum kwoty wolnej od podatku, czyli płacy minimalnej. No i szef Solidarności Piotr Duda mówi wprost, nie ukrywa, to byłby wielki krok do przodu. Byłby? No to by był na pewno, byłby to wielki sukces. To jest wynegocjowane przez Solidarność i mam nadzieję, że będą te rozwiązania, wejdą w życie. A nie obawia się pan tutaj jakiegoś politycznego podstępu? No nie udawało się tego przeprowadzić przez lata, nawet w czasach no, dobrej koniunktury. To dlaczego teraz ma nas na to być stać po tym ogromnym kryzysie, który miejmy nadzieję szybko przejdzie, spowodowanym pandemią oczywiście? To znaczy się, to wszystko zawsze wiąże się z pewną polityką podatkową w państwie. To nie oznacza, że państwo akurat z tego tytułu nie będzie miało z innych źródeł wpływu z tego tytułu, z rozwiązań, bo konstruuje się w taki sposób, żeby w konsekwencji no, nie było strat jakichś taką globalnie dla budżetu i pewne rozwiązania, które będą całościowo przepływu finansów. Chodzi o to, żeby płacili ci, którzy ostatnio przez lata nie płacili podatków i tutaj chodzi o rozwiązania takie, które pójdą razem z tą kwotą wolną od podatku, żeby kto inny płacił, kto dotychczas nie płacił, a stać go na to, bo opływał albo w sposób nieuczciwy niejednokrotnie psuł nasz rynek. Czyli nie należy tego postrzegać przez pryzmat no, kiełbasy wyborczej, mówiąc wprost. Nie, tutaj tego nie należy postrzegać. To są właśnie te systemowe rozwiązania, o których zabiegamy od lat i się powoli realizuje. Tych rozwiązań systemowych ma być więcej, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze mówię, mamy tam mieć do jakiejś takiej kwoty 250 zł rocznie ma być zwolniona składka związkowa z opodatkowania, ale takich rozwiązań jeszcze trochę innych, prospołecznych, które niosą w jakiś sposób pomoc tym najuboższym. Poprawią sytuację finansową pracowników, Polaków, mówiąc wprost, polskich rodzin? W takim to wymiarze powinno być, w tym duchu i po to prowadzimy te wszystkie działania, żeby tak było. I mówi to Marian Król, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego, który był gościem Radia Lublin. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również, miło mi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.